Tym razem podejmę się renowacji tej zabytkowej brytyjskiej siekiery firmy Braids. Może tego jeszcze nie widać, bo ktoś pomalował trzonek i żelazie z uni gruntem, ale jest ładna punca King George the Sixth oraz wiadomo Braids. Co ciekawe, po drugiej stronie obucha są jakieś numerki, jak i na trzonku, ale są bardzo słabo widoczne, także dopiero po oczyszczeniu będziemy w stanie ocenić, czy coś tam widać. Dwie ciekawostki. Trzonek jest oryginalny, 80-letni mniej więcej, tak wynika z researchu, który zrobiłem. Trzonek ma tutaj lekkie pęknięcie, znaczy lekkie, no, nie takie lekkie, ale tylko z przodu, także powiedzmy jest na tyle wytrzymały, że można go spokojnie używać, natomiast spróbujemy to naprawić. Ktoś tutaj wbił trzy gwoździe, ale to myślę, że je wyciągnę, odłupię to, skleję i będzie git. Sam żeleziec jest spory, waży około 2 kg, trzonek ma 90 cm długości. Jest to pełnowymiarowa drwalska siekiera. Thank you.
Bym od razu nie przystąpił do szlifowania, tylko się przyjrzał, co tutaj jest po oczyszczeniu środka.
lepszym stanie zachowałbym ten napis, który mówi tak: Braids British Axe, czyli brytyjska siekiera firmy Braids. A więc teraz mamy pewność 100%, że trzonek jest oryginalny.